Dzień dobry Państwu, witam w programie Rozmowa Echa 24. Studio odwiedził, jak Państwo widzą, radny miejski Czesław Cyrul, Nowa Lewica i forum prezydenta Jacka Sutryka. Dzień dobry Panie Radny. Chciałem zacząć od tematu, który rozpala wyobraźnię niestety wrocławian w ostatnich tygodniach, mianowicie mowa o pladze szczurów. Czy jest Pan zaniepokojony, tak jak wrocławianie, tym, co się dzieje na ulicach, w piwnicach, ja w centrum jestem, i nie tylko? Ja osobiście nie jestem zaniepokojony, bo mieszkam na Kozanowie i na Kozanowie od 1997 roku póki co szczurów nie ma. Więc jak gdyby nie dotyczy mnie ten, natomiast miasta dotyczy. Natomiast nie wpadałbym w panikę, dlatego że po pierwsze miasto, jako my jako radni podjęliśmy stosowne decyzje, aby było więcej pieniążków na odszczurzanie. I problem w tym, żeby firmy, które to robią, robiły to bardzo solidnie. I z drugiej strony też obowiązek mieszkańców, aby nie wyrzucać chleba, nie wyrzucać odpadków, bo jest to taka moda, ja już też u siebie na osiedlu zauważyłem, głównie to robią, nie wiem dlaczego, starsze panie, kiedy zwracam uwagę, wyrzucają chleb, że to dla ptaszków. Dla ptaszków to jest bardzo niezdrowe. Ja jako lekarz weterynarii mógłbym na ten temat wiele powiedzieć. Natomiast szczury lubią takie rzeczy, jako gryzonie, i szczury się też tym odżywiają. No i poza tym pilnowanie kubów na śmieci. Nie rozwiąże się tego problemu tylko i wyłącznie oskarżając prezydenta, władze miasta, a miasto jak będzie zlecać coraz większe pieniądze i większe akcje odszczurzania miasta, bo to też są skomplikowane problemy, więc musimy się jak gdyby wszyscy za to wziąć, czy się obrażamy, czy nie. To jest, że tak powiem, wspólna sprawa. No tak, to jest wspólna sprawa, tylko ta sprawa nie dotyczy, jak mi się wydaje, mieszkańców innych miast, bo gdzie indziej takich problemów, aż takich problemów ze szczurami nie ma. A nie sądzę, żeby wrocławianie byli jakimiś specjalnymi brudasami, którzy Ja myślę, że po pierwsze sieć kanałów i kanalizacji na Starym Mieście jest bardzo duża. Poza tym duża koncentracja restauracji w centrum, to też ma swoje znaczenie. Ja czasami chodzę, nie chodzę do restauracji, ale zaglądam. W każdym polskim mieście jest tak samo. Tak, myślę, że tutaj koncentracja na Starym Mieście Wrocławiu jest szczególna, aczkolwiek ostatnio było tych, bo kryzys daje znać o sobie. I dlaczego jest aż tyle szczurów? To jest czasami zadanie dla naukowców i obserwatorów życia szczurów, czemu aktualnie w tym momencie jest tak dużo szczurów. Ja przypuszczam, że jest tak dużo szczurów dlatego, że mają co jeść. No to jest najprostsza, odpowiedź, bo mają co jeść, a zatem trzeba zmniejszyć, trzeba utrudnić im odżywianie. Jak się utrudni odżywianie, szczury w sposób naturalny i poprzez akcję deratyzacyjną, ich ilość się zmniejszy. Musimy to przeżyć. Natomiast ja bym nie wywieszał tutaj jakichś tragicznych flag, że jest bardzo źle i szczury są najważniejszą sprawą życia w mieście. Ja uważam, że sprawa jest wyolbrzymiona, natomiast temat jest nośny. No temat jest nośny, bo pan mówi, że sprawa jest wyolbrzymiona, tu się nie zgodzę. No jeżeli mamy do czynienia ze szczurami, które latają między nogami ludzi, klientów gastronomicznych, prawda? Jeżeli otwiera się piwnica, tam te szczury się wręcz przetoczają, jest ich aż tyle. Jeżeli w centrum miasta są zaszczurzone po prostu skwery, no to... Ale ja powiadam... Wynika to z tego, że szczury mają co jeść. Ale ja zdecydowanie tak. I tutaj ja już apelowałem, mogę to zrobić jeszcze raz, powtórzę słowa pana radnego, nie dokarmiajmy szczurów tak zwanych gołąbków ptaszków, naprawdę ptaszki tylko nie jedzą jak jedzą, to później umierają w męczarniach, a szczury mają po prostu szwedzki stół, mówiąc kolokwialnie. Generalnie tak, nie można nic więcej zrobić poza zmasowaną akcją odszczurzania i miasto się stara z tego obowiązku wywiązać, jak z drugiej strony też uwagi mieszkańców, aby szczurów nie dokarmiać. Czy są jeszcze jakieś inne metody? No ja nie widzę innych metod. No trzeba zbudować na przykład sieć śmietników podziemnych. Ale tak, zgadza się, oczywiście szczelnych śmietników, są takie rozwiązania. Ostatnio rozmawiałem z prezydentem Rybnika, który takie automatyczne nakody śmietniki u siebie montuje, ale w mieście Rybnik powiedział mi, że to będzie kosztowało go około 100 milionów złotych. Na kilka lat jest akcja rozłożona, to jest 100 milionów, to jest 100 tysięcy mieszkańców, to podzielmy razem. To jest gigantyczna kwota. To by w jakiś sposób może zablokowało, bo to są takie specjalne automaty, kontenery z kreskowymi kodami. Jak Rybnik stać, to myślę, że Wrocław też sobie Tak, poradzi. Ale to rozkładają na ileś lat.
No dobrze, no ale to warto od tego w takim razie zacząć. Ja mam nadzieję, że tutaj pan jako... Być może nie, to jest oczywiście jest to śpiewka przyszłości. Jak widzimy z kryzysu finansowego, jaki w tej chwili dotknął miasto z różnych powodów, to on jest i tak miasto sobie radzi. Można i o tym myśleć w następnej skali. No dobra, no mam nadzieję, że to nastąpi szybciej, no bo skoro Rybnik może o tym myśleć już teraz, to dlaczego Wrocław miałby nie myśleć? Panie radny, chciałem zapytać o politykę, o wspólną listę na opozycji przeciwko PiS. Pan jako polityk Nowej Lewicy, co na ten temat? Z dużym stażem, ze starym stażem. Z doświadczeniem, tak. Z doświadczeniem jeszcze w SLD i nie tylko. Też oczywiście. Tak, to co pan sądzi o takiej wspólnej liście? Czy Lewica powinna na niej się znaleźć? Ja myślę, że jednak takiej listy chyba nie będzie. Ja przeczytałem bodaj tydzień temu wywiad z posłem Jarosem, który mówi, zresztą bardzo zasadnie, jak Platforma konstruuje swoje listy w regionie, kto nie będzie, kto nie będzie, że te prace są zaawansowane. Słowem nie wspomina o wspólnej liście, w związku z powyższym chyba mówi, wie co mówi. W związku z tym, że takie prace są zaawansowane, to znaczy, że już widać, że wspólnej listy nie będzie i że premier Tusk, owszem, tam nawołuje, ale niewiele z tego wynika. Poza tym widać wyraźnie, że i PSL, i partia Hołowni też nie chcą wspólnej listy. W związku z powyższym nie jest też możliwe, aby Lewica poszła tylko na jednej liście z Platformą, bo to dla obu formacji raczej nie będzie dobre. W związku z tym, jeżeli wariant możliwy, ale też mało wiarygodny, to są trzy partie, czyli Hołownia, PSL i Platforma na jednej liście, a Lewica osobno. Jest to wariant w miarę taki no, sensowny, natomiast wszystko wskazuje na to, że będą trzy listy, czyli Hołownia z PSL-em, Platforma i Lewica z partią Razem i z paroma innymi mniejszymi organizacjami jeszcze politycznymi na Lewicy osobno i nie ma co chyba dalej już bić piany, ponieważ to tylko czas zabiera i trzeba zabierać się za konstrukcję własnych list. To jest moja oczywiście wersja. Może się coś wydarzyć, bo dzisiaj w polityce jest wiele rzeczy nieprzewidywalnych. No dobrze, a w takim razie Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia, pana klubowy i partyjny kolega, miałby, tak słyszałem, startować właśnie do Sejmu ze wspólnej listy. Z tej Nowej Lewicy jakby była osobno nie, ale ze wspólnej to by się miejsce znalazło. Zapytałbym się pana redaktora, a skąd pan to wie, panie redaktorze? No tak wróbelki ćwierkały. A wróbelki ćwierkały. Więc jest coś na rzeczy, czy nie? Nie ma nic na rzeczy, dlatego że załóżmy, że jest wspólna lista, prawda? No to mamy dwójkę dobrych posłów, bardzo aktywnych, młodych, powiedziałbym perspektywicznych, czyli posła Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i posła Śmieszka. I oni byli, i oni przypuszczalnie będą liderami na tej liście. W związku z powyższym, no, jeżeli będzie taka potrzeba, że trzeba będzie listę uzupełniać jeszcze innymi kandydatami, a to jest 28 osób, więc jest co uzupełniać, to pewnie prezydent Ciążyński się na to zgodzi, żeby być też na tej liście. Natomiast liderem, jak widać, nie będzie i nawet się nie ma zamiaru na tą listę tak walczyć o jakieś wysokie miejsce, ponieważ jest wiceprezydentem, zajął się konkretną pracą i no co będzie skakać z kotka, z płotku na płot, bo to wtedy taki polityk jest chyba raczej mało wiarygodny. No dobrze, to jak w takim razie pan oceni przymiarki, że jakoby prezydent Sutryk miał startować w wyborach parlamentarnych? No ja myślę, że to, proszę zauważyć, że... Sprawdziłby się w Sejmie? Pewnie by się sprawdził, tylko że chyba nie będzie miał w tej kadencji ku temu okazji, tak mi się wydaje, ponieważ ruch tak dla Polski samorządowy sam nie wystartuje do wyborów. No chciałby z Platformy, a Platforma mówi, możecie startować, ale pod naszym szyldem ewidentnie. Poza tym, jak słyszałem, że niektórzy prezydenci chcą startować, ale teraz już nie słyszę, dlatego że start prezydenta i jego wygrana w wyborach i stanie się posłem automatycznie pozbawia go bycia prezydentem, czyli wchodzi tutaj komisarz wtedy na funkcje prezydenckie. Wiceprezydenci też idą out, że tak powiem, więc na coś takiego się chyba nikt poważnie nie zgodzi, szczególnie, że co prawda nieoficjalnie, ale i półoficjalnie prezydent Sutryk mówi, że jednak
chcę dokończyć tą kadencję, chcę startować na następną kadencję, co ma pewną logikę. Ileś spraw zostało za niego rozpoczętych i pewnie by chciał w tej drugiej kadencji to dokończyć i zejść, zostać zapisany w kadencji, w tych dwóch kadencjach jako jeden z kolejnych prezydentów, którzy dobrze przysłużyli się miastu, a ma do tego predyspozycje. Co prawda media go czasami zaczepiają, ale to jest tak, jak to jest tak, są takie zaczepki na poziomie, że jest wybudowana nowa ulica, ale 10 metrów chodnika jest źle zrobiona. W związku z tym cała ulica jest do zaorania, jest niedobra. Natomiast nie widzą, że ulica jest zrobiona, prawda? Trzeba rozpatrywać sprawy wagi zasadniczej od zaczepek drobnych. W tej chwili jest w sposób drobny zaczepiany, ale myślę, że wyborcy oceniają właściwie, co zrobił dobrze, co zrobił źle. No, nikt nie jest idealny, natomiast uważam, że w sprawach zasadniczych, dużej wagi, inwestycji, kierunków rozwoju, miasto idzie w dobrą stronę. A jaki Wrocław, w jakim Wrocław idzie kierunku, jeśli chodzi o rozwój pod batutą prezydenta Sutryka? Po pierwsze, panie redaktorze, Wrocław jest jednym z bardzo nielicznych miast, gdzie przybyło mieszkańców. To z uwagi na akurat ucieczkę Ukraińców? Nie. Tych, którzy są jako mieszkańcy Wrocławia, według statystyk, według ostatniego spisu statystycznego, jest 670 parę tysięcy mieszkańców i statystycznie Kraków ma taki wzrost, ale proporcjonalnie do ilości mieszkańców nieco mniejszy i Warszawa. To są trzy miasta, a o czym to świadczy? Że te miasta się rozwijają. Łódź, nawet Poznań się wyraźnie zwijają, wszystkie inne miasta, nie mówią, zwijają się. Oczywiście można mówić, że się rozlewają na zewnątrz, prawda? Powstają takie suburbia pod tymi miastami, ale to jest ewidentny warunek pokazujący, że miasto się rozwija. Że ludzie chcą tu mieszkać. Że chcą tu mieszkać. Zarobki są drugie albo trzecie w kraju regularnie, średnie. To o czym świadczy. No i poza tym we różnego rodzaju rankingach krajowych czy międzynarodowych Wrocław plasuje się zawsze w czołówce. Więc to chyba świadczy, że Wrocław się rozwijał i nadal się dobrze rozwija. Co byśmy o nim nie mówili, że są jakieś błędy typu Szczurów się dużo nadmnożyło. Za kilka miesięcy Szczurów nie będzie i problem jak gdyby zniknie, miejmy nadzieję. No właśnie, zobaczymy w takim razie. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć kwestię żołnierzy wyklętych, ale tak. Nie chcę jakby tutaj rozmawiać o historii, o działaniach, przynajmniej w jakimś szczególe o działaniach tych jednostek, ale o tym, co spotkało właśnie wywołanego tutaj wiceprezydenta Ciążyńskiego, który z tego, co słyszałem, powiedział, że nie wszyscy żołnierze wyklęci byli bohaterami, nie wszyscy żołnierze wyklęci byli krystalicznie czyści, bo wśród nich zdarzali się również zwykli, również pospolici bandyci. I za te słowa został w sposób, jak jeśli dobrze zrozumiałem, dosyć tak bezpardonowo zaatakowany. Tak, zaatakowany. No, po pierwsze, Bartłomiej Ciążyński powiedział prawdę. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość i Instytut Pamięci Narodowej postanowiło stworzyć sobie taką religię żołnierzy wyklętych, że wszyscy byli fantastyczni święci. No 600 dzieci zamordowanych przez żołnierzy wyklętych też o czymś świadczy. A skąd ta liczba? A to są dane naukowe, których nikt nie jest w stanie zakwestionować. Również zrobione w IPN-ie, prawda? Wieloletnie badania na temat Kurasia i innych, którzy żołnierzy wyklętych, którzy się zachowywali, że tak powiem, źle. W związku z tym musimy te rzeczy rozdzielić. Natomiast w tej chwili mówienie, że atakowanie, bo on się źle wyraził, no ale ja mogę powiedzieć, no dobrze, to ja się będę domagał, żeby inne władze przeprosiły mnie za to, że ja uważam, że jest inaczej, że nie wszyscy byli święci, prawda? Bo ta religia żołnierzy wyklętych idzie w tą stronę, że jak tak dalej pójdzie, to my się możemy dowiedzieć za kilka lat, oby nie, że Wrocław został wyzwolony przez żołnierzy wyklętych z rąk Rosjan, a Niemcy się temu biernie przyglądali. Przepraszam, tu przesadzam, poszedłem za daleko może, ale to jak gdyby w tą stronę idzie. W związku z tym my protestujemy, bo tak nie jest, jest trochę inaczej. To jest tak jak mówiąc o historii, panie redaktorze, pod Monte Cassino zginęło ponad 900 polskich żołnierzy.
ale żołnierzy pierwszej armii Wojska Polskiego na przyczółku czerniakowskim, którzy zdecydowali się na beznadziejny atak w czasie Powstania Warszawskiego, zginęło ponad 3000 osób. Tymczasem pomnik Berlinga został wyrzucony, leży w śmieciach, a tam zginęło 3000 osób, prawda? Żołnierzy pierwszej armii. No dobrze, tutaj Berling akurat trudno, żeby mieć tak, miał tak, pomnik. Jest tak, jest, to są tak samo kontrowersyjne sprawy, jak żołnierzy wyklętych. No, rozumiem, tylko że pan tutaj zrównuje Berlinga do tych bohaterskich żołnierzy, zwykłych żołnierzy, którzy się przeprawiali przez tak, Wisłę. Berling był aparatczykiem komunistycznym. Ale głównie chciałem o tym powiedzieć. Głównie chciałem o tym powiedzieć i być może dzisiaj, za lat ileś, też będziemy mówili o innych, że byli takimi czy innymi aparatczykami, bo to historia różnym kolorem. Pani Rady, trzeba dokładnie tak, trzeba też patrzeć chłodno i po prostu obiektywnie, tak, po prostu krytycznie. Patrzmy na sprawę spokojnie, natomiast nie możemy powiedzieć tak, że pewna grupa polityczna zrobiła religię, dla mnie jest to taka postprawda trochę, i wszyscy mają ją przestrzegać albo oddawać hołd. Jasna sprawa. Patrzmy na wszystko krytycznie, tak. I po prostu na chłodno. Spierajmy się. Ale też do tego momentu, abyśmy po sporze mogli razem wstać i pójść na piwo na przykład. Dokładnie tak. Żebyśmy nie byli śmiertelnymi wrogami. Ostatnio jak byłem z panem, może nie na piwie, to później skończyłem ze zdjęciem w internecie. To może... myśmy razem te napoje spożywali wtedy. Pamiętam. Dziękuję bardzo. Czesław Cyrul, Nowa Lewica, radny miejski. Do widzenia. Do widzenia państwu. Thank you.